W dzisiejszym odcinku dowiesz się, co zrobić po ketoadaptacji, to znaczy jak zmienić naszą dietę, jak już się zaadaptujemy do stanu ketozy. Zapraszam do odsłuchania. Ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię w Sienketo Podcast, gdzie mówię o diecie ketogenicznej, intermittent fasting i odchudzaniu. Jeżeli chcesz usłyszeć więcej odcinków, to kliknij przycisk subskrybuj. A dzisiaj pomówimy sobie o tym, co robić po ketoadaptacji. Jeżeli nie wiecie, to wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Na początku, gdy zaczynamy dietę ketogeniczną, to my musimy się zaadaptować. O co chodzi z tą adaptacją? A chodzi o to, że gdy my zaczynamy dietę ketogeniczną, gdy my ograniczamy węglowodany i zwiększamy podaż tłuszczów, to nasz organizm nie jest do tego w 100% przyzwyczajony. I w cudzysłowie nie jest do tego zaadaptowany, bo gdy Wy na co dzień spożywaliście węglowodany w dużych ilościach, oczywiście tłuszcze też, ale zazwyczaj standardowa dieta jest bardziej zasobna węglowodany, to nasz organizm jest do tego bardzo dobrze przystosowany. I to się tyczy wszystkiego trawienia i też metabolizmu na poziomie komórkowym, czyli mamy tutaj enzymy trawienne, mikrobiotę jelitową mitochondria i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest nastawione na glikolizę. Oczywiście to nie jest tak, że nas, nasz organizm nie potrafi metabolizować tłuszczów, natomiast nasz organizm w 100% tłuszczu nie metabolizuje efektywnie. I to możecie bardzo łatwo sprawdzić, gdy wy zjecie jakiś posiłek wysokotłuszczowy, gdy będziecie na diecie standardowej, gdzie jemy większą podaż węglowodanów pojawi się jakaś niestrawność, bóle żołądka i tak dalej, i tak dalej. I ten przykład pokazuje, że po prostu nasze trawienie nie jest przystosowane do trawienia dużych ilości tłuszczu. No bo gdy my spożywamy większą podaż węglowodanów, no to, no to te mechanizmy, które są odpowiedzialne za trawienie tłuszczów, nie działają w 100% optymalnie. I na tym polega koncept adaptacji. Gdy my ograniczamy węglowodany i zwiększamy podaż tłuszczów, to zachodzi wiele zmian w naszym organizmie. I tak jak wspomniałem, to dotyczy enzymów trawiennych, mikrobioty jelitowej i naszych komórek, w tym mitochondriów. No i tutaj mamy m.in. biogenezę mitochondriów, mitofagię, autofagię i największe zmiany dzieją się w pierwszych 30 dniach adaptacji. I na tym wielkim skrócie polega koncept adaptacji że musi dojść do pewnych zmian w naszym organizmie, aby nasz organizm optymalnie metabolizował tłuszcze, ale też optymalnie produkował i metabolizował ciała ketonowe, bo jednym z markerów adaptacji jest powstawanie transporterów monokarboksylowych, które odpowiadają za transport ciał ketonowych do mitochondriów. Na początku diety ketogenicznej nie mamy ich tak dużo jak po 30, po 60, 90 dniach. Więc na tym mniej więcej polega koncept adaptacji. Więc ta adaptacja jest jak najbardziej nam potrzebna. I my stosujemy określony model diety do adaptacji, jest to standardowa dieta ketogeniczna, gdzie przeważają tłuszcze, gdzie białka jest umiarkowana podaż i gdzie jest bardzo mało węglowodanów. Zazwyczaj 30-40 g węglowodanów netto lub też 5-10% podaży makroskładników i taki model stosujemy do keto adaptacji. I ja też go proponuję, bo taki model zapewnia nam jak najszybszą adaptację i w taki sposób możemy bardzo szybko się zaadaptować do diety ketogenicznej i potem możemy zmienić nasze makro i generalnie zmienić naszą dietę w zależności od celu. I właśnie dzisiaj sobie o tym pomówimy. Ale zanim do tego przejdę, jeszcze musimy wiedzieć Skąd wiedzieć, że my jesteśmy już po tej ketoadaptacji? I generalnie koncept ketoadaptacji nie jest zero-jedynkowy. To nie jest tak, że my na początku nie jesteśmy zaadaptowani, a równo po 30 dniach będziemy zaadaptowani. Bo tak naprawdę adaptacja to jest proces zmian. My nie możemy uwiecznić na zdjęciu procesu zmian. My możemy na filmie zobaczyć, jak coś się zmienia. Ale na zdjęciu jednym, no nie, my widzimy tylko je, jeden określony stan. Więc adaptacja to są zmiany, 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 zmiany. I generalnie do największych zmian dochodzi na początku diety ketogenicznej, czyli na początku tej ketoadaptacji. I generalnie najwięcej, i do największych zmian dochodzi w pierwszych 30-60 dniach. Dlatego też się mówi, że adaptacja powinna trwać 30 dni. Natomiast jest to kwestia indywidualna, bo niektórzy po 14 dniach już są w cudzysłowie zaadaptowani, a niektórzy potrzebują ciągnąć to adaptację przez 2 miesiące. I teraz powiem Wam, skąd wiedzieć, że my jesteśmy już po Keto adaptacji i możemy zmienić nasze makro w zależności od naszego celu. I gdy my jesteśmy zaadaptowani, to po pierwsze. Mamy stabilny poziom energii w ciągu dnia oraz stabilny nastrój. Nie mamy żadnych wahań nastroju, nie mamy spadków energii po posiłku, więc to jest bardzo duży znak, że my jesteśmy już zaadaptowani. Natomiast to też może oznaczać tyle, że my nie spożywamy węglowodanów, przez co my nie mamy fluktuacji poziomu glukozy we krwi. Natomiast to też jest znak, że mamy we krwi ciała ketonowe. I nam ten cukier tak mocno nie spada, a nawet jak już spadnie, to my właśnie mamy te ciała ketonowe, które nas chronią przed objawami hipoglikemii. A właśnie objawy hipoglikemii to mogą być właśnie zjazdy energetyczne, jakieś spadki nastrojów, spadki energii po posiłku itd. itd. Także to znaczy, że w naszej krwi są ciała ketonowe i my je dobrze już utylizujemy. Kolejnym objawem, który sugeruje, że już jesteśmy zaadaptowani, to jest to, że znikają zachcianki na słodkie i węglowodany. I to pośrednio tyczy się też z poprzednim punktem, że mamy ciała ketonowe we krwi, używamy ich, nie spada nam cukier, ale też to, że my odzwyczailiśmy się od węglowodanów, od słodkiego smaku, że już nasz organizm potrafi bazować na tłuszczach jako głównego źródła energii Nasze tkanki, nasze mięśnie potrafią dobrze używać tych tłuszczów i ketonów jako źródła energii, przez co nasz organizm nie sygnalizuje, że potrzebuje szybkiego źródła energii. Kolejną rzeczą jest to, że poprawia nam się trawienie. I konkretnie dotyczy się tego, że nie mamy żadnych biegunek, żadnych zaparć, żadnej zgagi, żadnych niestrawności. Bo już nasz organizm przyzwyczaił się do metabolizowania większych ilości tłuszczu. Natomiast to też nie jest takie zero bo gdy wy macie jakieś choroby układu pokarmowego, nieważne czy dotyczy górnej części układu pokarmowego, czy dolnej, to wy możecie mieć cały czas te problemy z trawieniem, i wtedy trzeba się o tym zająć. Natomiast jak na początku mieliśmy biegunkę tłuszczową, a po kilku, kilkunastu dniach ona znika, to znaczy, że już nasz organizm lepiej sobie radzi z trawieniem tłuszczów, z trawieniem ciał ketonowych, właściwie z transportem ciał ketonowych, bo często jest tak, że my zjemy za dużo oleju MCT, a nasz organizm nie jest w stanie sobie z tym poradzić, więc dochodzi do wydalania tego nadmiaru tłuszczu poprzez biegunkę. Kolejnym takim objawem, że my jesteśmy zaadaptowani jest to, że my możemy pomijać posiłki bez żadnego problemu. Czyli generalnie my też możemy pościć bez większych problemów. To znaczy, że my nie czujemy jakiegoś mocnego głodu, to, że jak my pominiemy posiłek, to my nie czujemy, że Musimy zjeść wilka, że musimy zjeść jakiś słodycz, bo inaczej umrzemy. Gdy my po prostu pomijamy posiłek, no to oczywiście czujemy jakiś tam dyskomfort, czujemy głód, ale to nie jest tak, że my chcemy zjeść cokolwiek, co zobaczymy. I nie mamy też tego uczucia, że gdy pomijamy posiłek, to nie jesteśmy w stanie się skupić, bo właśnie gdy my mamy ciało ketonowe we krwi, to nasz mus może sobie poradzić bez dostawy jedzenia. I tu nie tylko chodzi o produkcję ciał ketonowych, ale też o glukoneogenezę, która również jest wtedy bardziej wydajna niż na początku diety keto. No i najważniejszym takim objawem jest to, że my czujemy się lepiej niż na początku diety ketogenicznej. Gdy my wchodzimy na początku na dietę keto, to możemy czuć objawy odwodnienia, objawy grypy węglowodanowej. Czyli mamy tutaj ból głowy, jakieś skurcze i tak dalej, i tak dalej. Gdy to mija, a zazwyczaj to trwa tydzień, dwa, trzy tygodnie, w zależności od osoby, i gdy nasze samopoczucie i nasz poziom energii dnia jest stabilny, wszystko się ustabilizowało i ta stabilizacja trwa minimum tydzień, to jest właśnie oznaka tego, że my już jesteśmy całkiem dobrze zaadaptowani i możemy przejść dalej z naszą dietą ketogeniczną. Czyli skąd wiedzieć, że jesteście po adaptacji? Głównie po samopoczuciu. Gdy wasze samopoczucie się ustabilizuje, wasze trawienie, czujecie się dobrze przez kilka dni z rzędu, nie macie żadnych gorszych dni, to znaczy, że wy możecie przejść dalej. A co możemy dalej zrobić? No przede wszystkim musisz zadać sobie pytanie w jakim celu stosujesz dietę ketogeniczną? I generalnie rozróżniamy zazwyczaj trzy cele diety ketogenicznej: pierwszy cel to jest sylwetkowy, drugi to jest samopoczucie i lepsza praca mózgu, a trzecie to są cele kliniczne. O celach klinicznych dzisiaj nie będę mówić, z tego względu, że każdy przypadek wymaga innego podejścia. I tak naprawdę, nawet jak mamy jedną jednostkę chorobową to 10 osób z tą samą jednostką chorobową będą miały inne zalecenia. Dlatego nawet nie mogę powiedzieć o jednej jednostce chorobowej, bo każda z tych jednostek chorobowych będzie wymagała indywidualnego podejścia, indywidualnego makro i indywidualnych zaleceń. Z tego właśnie powodu nie mówię o ketozie klinicznej. Natomiast jeżeli chodzi o cele sylwetkowe, czy też cel poprawy samopoczucia, no to tutaj jestem w stanie dać Wam takie widełki, z których możecie skorzystać. Jeżeli chodzi o cel dobrego samopoczucia i też celu poprawy pracy naszego mózgu, celu poprawy energii, to tutaj sprawa ma się jasno i prosto. Tutaj nie powinniście w ogóle liczyć żadnych kalorii, żadnych makroskładników, tylko wy powinniście szukać optymalnego modelu diety do waszego celu. I co mam na myśli? Jest bardzo dużo modelów diety ketogenicznej, mamy takie, które pozwalają nam jeść więcej białka, na przykład modyfikowana dieta Atkinsa, o której zaraz powiem. Mamy też takie protokoły jak standardowa dieta ketogeniczna, targetowana, cykliczna, mamy różne rodzaje diet ze względu na to, co jemy, czyli mamy bez nabiału, bez jajek, wegańska, wegetariańska, karniwora, mamy tych diet bardzo dużo i w takim wypadku ty po prostu szukasz swojego idealnego modelu diety i po prostu obserwujesz swój organizm gdzie najlepiej pracujesz gdzie najlepiej funkcjonujesz na jakim modelu diety i generalnie możecie zacząć od diety śródziemnomorskiej z tego względu że ona jest najbardziej uniwersalna i też najwięcej osób z mojego doświadczenia najlepiej się na niej czuje na diecie śródziemnomorskiej możecie też jeść więcej węglowodanów i dalej być w ketozie, dalej mieć fantastyczne samopoczucie. Natomiast na takiej typowej, standardowej diecie ketogenicznej, gdzie jecie dużo tłuszczów nasyconych, no to nie zawsze tak może być i wtedy raczej trzeba te węglowodany ograniczyć. Natomiast wy musicie znaleźć swój idealny model diety. Zależy od tego, co chcecie jeść, ile chcecie jeść, jakie produkty i Przede wszystkim od tego, jak chcecie się uczuć. Bo gdy na przykład wy zwiększacie aktywność fizyczną, no to tu już warto popróbować z ładowaniem węglowodanów, czyli mamy tutaj na przykład targetowaną dietę ketogeniczną, a gdy my jesteśmy czynnymi sportowcami, no to tutaj nawet cykliczna dieta ketogeniczna może się sprawdzić. Natomiast jeżeli waszym celem jest poprawienie sylwetki, to, jeżeli jesteś osobą zdrową, to po adaptacji proponuję ci następujący rozkład makro. Jeżeli chodzi o białko, to jeść od 1.6 do 2.4 g białka na kilogram obecnej masy ciała i przy nadwadze i otyłości proszę liczyć na należną masę ciała. Jeżeli chodzi o węglowodany, to tutaj 30-40-50 lub nawet 60 g węglowodanów netto. To też zależy od tego, jak Wy będziecie się czuli. Standardowo ja zazwyczaj daję 40-50 gramów, ale to zależy od tego właśnie, jak radzicie sobie z węglowodanami i też jaki model diety macie. Bo gdy Wy macie taki standardowy model diety, to no to węglowodanów nie może być aż tak dużo. Czyli tutaj bardziej bym kierował się w stronę 30, natomiast jak stosujecie dietę śródziemnomorską, to. 50-60 gramów węglowodanów jak najbardziej możecie jeść i dalej być w keto i dalej czuć się fantastycznie. A jeżeli chodzi o podaż tłuszczów, no to tyle, aby być w deficycie kalorycznym, czyli tyle, aby chudnąć. Bo jeżeli waszym celem jest chudnięcie, no to tutaj sprawa jest prosta. Jecie tyle tłuszczu, aby chudnąć. Jeżeli wy nie możecie schudnąć, to znaczy, że jecie za dużo tłuszczu w waszej diecie, tak? To o tym już kilka razy mówiłem, jeżeli nie słuchaliście poprzednich podcastów o odchudzaniu, to zapraszam do odsłuchania. Więc, no tutaj, tłuszcze to jest sprawa generalnie indywidualna, bo u każdego ta podaż tłuszczu będzie się różniła, ale po prostu dostosujemy ilość tłuszczu do, do naszego celu. tak? Jeżeli nie chudniemy, no to musimy po prostu zmniejszyć tą podaż tłuszczów. Jeżeli chcemy przytyć, to musimy jeść zdecydowanie więcej tłuszczu i pytanie ile no tyle żeby tyć tak żeby budować masę mięśniową jeżeli wy nie macie efektów na siłowni i wasze mięśnie nie rosną i generalnie gdy chcecie przytyć to nie możecie przytyć to znaczy że za mało jecie tak sprawa jest tutaj prosta tutaj nie ma żadnej fizyki kwantowej i to jest moje właśnie takie sekretne makro które dla większości osób może Pomóc w odchudzaniu. Natomiast, gdy ty masz słabą elastyczność metaboliczną, gdy ty masz insuloporność, to te makro może u ciebie się nie sprawdzić, bo te makro dotyczy większości osób, które, która jest zdrowa. A gdy wy macie jakieś choroby, macie słabą elastyczność metaboliczną, no to automatycznie tego białka będzie mniej i tych węglowodanów też powinno być mniej. Ale tak jak mówię, że no, gdy Wy macie jednostkę chorobową, to nie da się dać takich widełek, z tego względu, że jedna osoba z nisynopornością będzie sobie radziła lepiej na wyższej podaży białka, a druga osoba będzie musiała jeść mało tego białka, bo po zjedzeniu większej ilości białka będzie miała zjazdy. Dlatego no, nie da się tego tak po prostu określić chciałbym bardzo wam takie widełki dać, że ty masz taką jednostkę chorobową, to powinieneś jeść tyle i tyle, no ale niestety tak się nie da. Naprawdę jak ktoś ma insulinoporność, to może mieć różnego typu insulinoporność z różnych przyczyn i to wtedy też te makro będzie się różniło i też generalnie zalecenia dotyczące aktywności fizycznej i innych czynników pozażywieniowych, także no dlatego niestety nie da się tutaj dać wam dokładnych zaleceń. Także to będzie wszystko w tym odcinku. Dziękuję Ci za odsłuchanie. Kliknij przycisk subskrybuj, jeżeli tego nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.